Machnęła mi stópką. Dobra, jestem już po. Przyznam się, że miałem na początku zjechać to całe kumili, ponieważ tak jak wspominałem z rana, facet na kacu oprowadzał nas i tak naprawdę żadnej informacji nam się nie przekazał. Ale wróciliśmy tu, bo chcieliśmy kupić jeszcze łódkę wyprawową na to jeziorko. Kanał w sumie, bo to jest sztuczny akwen, bo zrobili tutaj tamę. Chcieliśmy na 10 kupić bilet na godzinę 13.30, ale nas trochę wyciurkano, bo się okazało, że biletów już nie ma, jak przyjechaliśmy na tą godzinę. No i co, staliśmy półtorej godziny, czekaliśmy do tej 15.30, przepraszam, od tej 14 godziny, z myślą, że może uda nam się kupić bilet. No i powiedziano, nie, wszystko zostało wyprzedane. No i to było takie mega słabe, no ale czekaliśmy do ostatniej chwili i niby już wszystko zamknięte, bramki, wszystko zabukowane, ale na szczęście się trafiło, że była rodzinka, która miała dwa bilety, a było ich czwórka i to się okazało, że są dwa bilety na dwa różne promy. No i się zapytali tak naprawdę, bo tylko wszyscy co zostali to były same parki. No i my we dwójkę, gdzie tak naprawdę dla nas nie robiło to żadnej różnicy, bo i tak samotnie podróżujemy tutaj. No i w sumie dobrze wyszło, wzięliśmy tak naprawdę dwa bilety na dwie różne
łodzie. No i w sumie się udało, widzieliśmy słonie, przynajmniej ja widziałam. Tylko że jak widzieliście, były cholernie daleko, więc są mega, mega rozmazane. No i w sumie to tyle, idziemy teraz pewnie na miasto coś szamać. Dobra, do później. No jeszcze taka informacja, bo jeżeli będziecie kupowali bilet tutaj, tak jakby wejściówka kosztuje 500 rupii, tak jak wspominałem, ale to jest bilet całodzienny, więc tak naprawdę możecie wrócić. Bardziej Wam polecam tą łódkę tak naprawdę niż trekking, wyzabukować dużo wcześniej, jeżeli chcecie mieć możliwość 100% zwiedzenia tego, zobaczenia tych zwierzaków, bo tak jak mówiłem, z rana to zależy jak się trafi, mi się trafiło akurat słabo z tym kolesiem, a jeżeli chodzi o łódki, to mieliśmy farta i to dużego farta, bo gdyby nie to, to tak naprawdę byśmy pocałowali tak przysłowiową klamkę i by nic z tego było. No i wtedy bym przyznał szczerze, że już myślałem, że byłem gotowy do napisania negatywa na Google'ach albo coś, że to jest jeden wielki skam, no ale widziałem, że jest pełno zwierzaków, no niestety, tak jak wspominałem, mój zoom jest zbyt słaby, żeby Wam pokazać, więc no, dobra, hej. Patrz, jakie słodziaczki tam siedzą. Dobra, przyszliśmy tu kawałek specjalnie, żeby zobaczyć tego żółwia, restaurację. Jak wiecie, trochę przerażający jest. Kojarzy mi się trochę z niekończące się opowieści, tak jak tam był ten żółw, tylko ten jest bardziej taki nieprzyjemny. Ale bardzo ładna barierka. Oh, it's close. Okay. Mały kolejny akcydent. Drzewo spadło i ludzie muszą... My i tak w sumie szliśmy z buta, a teraz reszta tak w sumie nie miała wyjścia, tak samo muszą iść. Ale mieliśmy szczęście, znowu trafiliśmy na białe słonie. Przez to, że ten, jak widzieliście, drzewo upadło, wszyscy poszli z buta. No i niestety nie jesteśmy tutaj sami. Właśnie jak widzicie, jedziemy lipowskim autobusem, który przyjechał tylko po nas tak naprawdę. Tak naprawdę więcej osób tam zostało, ale wziął tylko nas i się zawrócił, więc spoko, bo park zamykają. A jeszcze trochę ludzi stało, a to jest zamykane chyba o 5 albo o 6 ostatnie wejście, więc wszystkich po kolei wywożą. Chcecie zobaczyć moją hawirę za 15 ziko? Tu za dużo w sumie nie będę pokazywał, ale to jest... pokoiczek. Tam jest dżungla. Dżungla, kibelek. Pokazywałem to w nocy, ale nie było tego widać do końca. To jest jedna z moich ulubionych miejscówek. Tutaj przesiedziałem godziny na tym hamaczku. Tam jest zejście na dół. Dzisiaj będę spał w sumie na dole. Dokładnie tutaj. Pokój niżej, który ma balkon właśnie z widokiem na dżunglę. I można tu zaobserwować bardzo dużo zwierzaków. Tutaj jak widzicie z prawej strony, zrobię zooma, to jest jackfruit, chlebowiec różnolistny czy coś takiego. Bo tak jak wspominałem, duriana tutaj nie ma. No, tu jest czyjeś łoże.
Nie wiem, czy ktoś tu śpi, czy nie. I ogólnie po południu tutaj bardzo dużo, to też chyba widzieliście wcześniej, małp harcuje. I tak jak mówiłem, to jest zmiana pokoju. Dobra, ale nie ma chyba prądu. Dobra, mniejsza o to. Tak czy siak, pokój się tak prezentuje. Ma okno. Jak widać, w sumie dwa. Jedno tu jest na korytarz, drugie tutaj jest na tą dżunglę. Macie balkonik z leżanką i z widoczkiem na dżunglę. A tu jeszcze moja łazieneczka. Dzień dobry. Oj. Oczywiście wiaderko. Tutaj okno z widokiem na sąsiadów. I to będzie mnie kosztowało dwa razy więcej, czyli 30 zł. Ale wydaje mi się, że warto. Dzisiaj dzień sobie taki zrobię luźniejszy tutaj. Nic nie planuję wychodzić, więc przysiedzę na balkonie albo na górze na hamaku. Tylko tyle, że tutaj będę mógł sobie się rozłożyć wygodnie z klamotami, bo tam na górze w tej klitce niestety, ale za dnia jest mega gorąco, a tutaj mam przynajmniej wiatrak, więc to jest bardziej tylko przez to zdecydowałem się na ten pokój, bo tak to preferuję tą górną opcję, bo dla mnie to akurat nie przeszkadza, a tam mega wszystko, odgłosy dżungli słychać, to jest poranku, w nocy, to mega. Jedyne co minus to był taki, że czasami w nocy małpy skakały po dachu i to było takie trochę przerażające, ale ogólnie polecam. A miejscówka nazywa się Jungle Paradise i w Kumili polecam. A to będzie mój widoczek z War na dżunglę. Przynajmniej będę miał okno. Tam na górze pokoju okna nie mam, to tak, znaczy jest okno na środek, ale ono jest takie specyficzne, dziwne, zresztą zaraz pójdę na górę, to wam pokażę. Jakoś tak nie czuję tego klimatu, mam wrażenie, że tam nie ma okien. Jak wam mówiłem, to jest właśnie to okno. Niby jest, ale i tak jest ciemnica. No. Do drugiego pokoju planować, co dzisiaj będę robić, czy idę na punkt widokowy, czy będę siedział cały dzień w pokoju. Tak gdzieś jak muszę się ogarnąć, wykąpać, iść na miasto coś zjeść, jakieś śniadanie. To jest taki priorytet, a reszta zobaczymy. Samo się ułoży jak zawsze. No babko, popatrz się tutaj. Nie, ta małpa prawie wlazła do środka. O, cwaniara. Czyli muszę pilnować mocno swoich rzeczy tutaj. Myślałem, że mogę zostawić otwarty pokój, ale jednak chyba nie.
Jaka malusia. Cieszę się, że jestem za tą ziatką. Chociaż tak jak przyszedłem, to wszystko tutaj było porozwalane, moje gacie, skarpetki, które schły, siedzenia, więc ma piszone musiało tutaj wleść. Odsłonię zasłonkę, widziałem malutkiego konika, patrzę dalej, a tu bydlaczek mały, trochę większy. Gigonik. Szybki bystrzak. No i kolejna podróż. Teraz jadę do Kolam na wyspę Monroe czy coś takiego, bo chcę sobie pochillować 3 dni i planuję tam pływać kajakiem, czyli to, czego nie robiłem w Arkali. Już nadgryziona, ale to kolejna dosa za 100 rupii, czyli 5 zito. Tak wygląda łazieneczko w restauracji. Tak działa kran.